Zobaczcie, Passat jest moherowy ninja z wykrzyknikiem. Już awaria, oczywiście co, już nie działa coś w Passacie. 102 tysiące i trzeba go od razu do tego. Spalanie 8,2. 8,2 na 100. A miało być oszczędnie, 4. A no. Czyści też, ściereczkami. Gdzie mnie wyciągnęliście, bo ja nie wiem. Co tam się będzie działo? Beskid Niski pooddychamy trochę. Beskid Niski pooddychamy? Tak, świeżym powietrzem, zdrowo będzie. Ty jakie ty masz tam metale na tych pedałach? Kończy jalapeno. Selekcja Makłowicz. Już się raz dałem zrobić w te kanapeczki. Drugi raz się nie dam zrobić. Teraz tak się parkuje Passatem na trzech miejscach parkingowych. Pokażę, że można, że w Warszawie tak specjalnie no, wyszkolę. Gubernator chyba zapomniał, jak się drzwi zamyka, co? Przyzwyczaiłem się, że się same otwierają i same się zamykają. Elegancko. Gorlice. W takich jesteśmy okolicznościach przyrody. I się zrobiło ciepło i przestał wiać wiatr, chociaż jesteśmy teoretycznie w górach, gdzie powinien ten wiatr być bardziej dotkliwy. I nie musimy tankować, chociaż żeśmy przejechali 600 km. Jeszcze 600 zasięgów. Jeszcze co, to tylko mamy takiego człowieka od mycia szybek i on teraz robi czyszczonko. Gerbar Gorlice, nie mogło być inaczej. Skoro jest, to powiedzieli, że musimy, bo to są najlepsze burgery w Gorlicach. No, panowie, proszę bardzo, wchodzić. Proszę. Dzień dobry. O. Cheese bacon ostry barbecue. Góral, nacho. Który jest najlepszy? Który największą się popularnością cieszy? Łagodne, ostre. Ostre mogą być. To ten Americano 7 jest taki popularny. Americano, wołowina, ser, cheddar, bacon, krążki, cebulowo, salatę, pomidor, papryczki, jalapinto, sos pomidorowo-ziołowy i majonez. No dobry chyba. I tu jest, aha, zestaw mały, duży. Powiem ci, że nie spodziewałem się, że jeszcze dzisiaj zjemy dobrze wyglądającego, miejmy nadzieję, że i smakującego burgerka. To mi się podoba. Solidna kurna buła. Uj, z frytkami, z sałatką mi kosztuje, żeby mnie... Duży zestaw 34 zł. Powiem ci, że to solidny burger, jeszcze z krążkami cebulowymi. Wygląda znamienicie. Zobaczymy, jak smakuje. U mnie na Żoliborzu 40 zł. Taki burger? No. Taki zestaw. Hmm. Nie wiem, o cenach się nie wypowiadam. Już taki tutaj powziąłem zwyczaj. A jak jakość mięsa? Okay. O, jeszcze żyje mięso. Patrz, wychodzi sosik. Ocie pieron. I całkiem jest spoko. Jakby była ta bułka taka miękka, to by było fajniej niż taka łamiąca się. A tak, to spoko burger. Oczywiście keto chomiczu dalej jest na keto, żeby nie było. Jak widać. No jestem. Mierzyłem sobie, aż kupiłem sobie nowe maski, bo mi się przeterminowały. To czas jest mi kurwa, 0,9. Ale skpi? Mhm. Super te burgery. Jak będziecie w Gorlicach, to bym przyszedł i zjadł. Jakby jeszcze była super miękka bułka, nie taka spieczona na górze, czy suszona, to jeszcze by były lepsze. Ale naprawdę nic im nie brakowało. Masz jakieś uwagi? Nie, był bardzo dobry. Był dobry. Okazało się, że w Lidlu w Gorlicach mają kasę z Ubota. Testowana była na Ubotach i teraz próbuję bomby głębinowe. Pierwszy rzut w Gorlicach zrobiony, zaopatrzeniowy. Jeszcze czeka nas kolejny rzut zaopatrzeniowy gdzieś dalej. Oni chcą uciec Passatem. Proszę Państwa, jest, ale co, nie ma światła, bo tu jest jakieś oświetlenie. O kurwa. Wszystko jest do spalenia dzisiaj na wieczór? Nie wiem, czy damy radę. Tak to się nie zapali, no. No dobrze, ładnie. Nawet jakiś tu widzę jest zestaw Technisata. Tu jest Visat. Duży stół do imprez. Sielsko-anielsko. Kominek jest z instrukcją obsługi. Jest kuchnia.
No podoba mi się ta miejscówka, to żeście mi tu zaproponowali. Zostawię link w opisie, jakby ktoś szukał takiej fajnej chatki na uboczu. Jedną zapałkę się okazało. Ostatnią, o. Ostatnią. Patrzę ci na ręce. Dobra. Dobra. Myślisz, że to tak za jednym razem się uda nam to rozpalić? Musi. No to Paweł będzie jechał do Gorlic ze sklepu. 83 km po zapałki. Bugik.com 9,8. Wszystko podgrzane, przygotowane. Kominek ułożony. Muzyczka gra. No panie! Panie, ale macie miejscówę. Wiem, że dobra. Lubię takie klimaty. Relax. Relax stereo, jest gdzie ugotować. Szaszłyk, jest nawet zmywarka. Jeszcze jest taka sytuacja, że nie ma tu żadnego sygnału w telefonie, ale jest internet i to jeszcze satelitarny. Chciałem zobaczyć, jakie ma przepustowości. 7 download i upload Sovnet. Sovnet Gliwice testujemy. 2. Szału nie ma, ale na takie. Czasem bywa 50. A nie przyjechaliśmy tutaj posiedzieć, kurnia, w internecie, nie? Wygląda bankiet w Beskidzie Niskim. Prażynki już się prawie rozeszły. Krako z ogórek konserwowy plus śledź z Lidla. I sery. No, chrupeczki. Chrupeczki, jeszcze raz jeszcze okowita, będzie lokalna. Moonshine, pędzona przez lokalnego pędownika. Diaksem? Diaksem wytniemy słupek B. Tu jest stary, studencki sposób na zrobienie szybkiej, zimnej wódeczki. Ten sposób mi się bardzo podoba. Ale uważasz, że skuteczny? Działa. No. Działa. Działa. Papierowy ręcznik, owijaj do zamrażalnika. A ten ręcznik już jest zamarznięty. Tylko żeście go trochę ściągnęli bez sensu z tego. No. Także polecam. Indian Tonic Zero też do okowitki. Dobry, górny pokład naszej miejscówki. Jest już okno, przez które można wyjrzeć. O, niestety śnieg pada. Idealna sytuacja na wyjście w góry, które były zaplanowane, bo miało być plus 16. Tu jest jeden pokoik. Jest toaletka. Tu jest jeszcze jeden pokoik. I na dole jeszcze jest jeden pokoik i łazieneczka. Taki mały domek, ale kilka osób się tu zmieści. I najważniejsze, że jest strug, jest maszyna do szycia, jakby była dziura w spodniach, plus żelazko, jakby trzeba było coś wyprasować. Tylko miało być dzisiaj słońce. Jest za chmurami. Jest gdzieś wyżej, nie u nas. Tak więc trzeba czekany przygotować i iść do góry. Pogoda niespecjalna nie przeszkodzi nam w rozpaleniu ogniska, bo jest fantastyczny wyciąg i zadaszenie. Mam nadzieję, że później się zrobi trochę mniej opadowo. Suwa, co tutaj się żeśmy zalogowali. Krzywa19.pl i to się znajduje tu, że jedziemy zaraz właśnie na Słowację. Tu jest Zborow, widzę, i Bardejów. Czyli dwie mamy takie miejscówki większe. Koszyce, ale to już daleko do Koszyc. No, może jakieś specjały z kuchni lokalnej by się udało po słowackiej stronie. I Tatra Tea najlepiej, jakby się udało kupić skrzynkę. Proponuję tak zwanego szosowego, nie ma co odwlekać. To lej, bo dobra gęstość jest. Tonik jest zarąbisty. Zasało. Akurat jest 3 po 12, tak więc już można. Nawet należy. Zgodnie z zasadami. O, dobra gęstość. Słuchamy sobie od wczoraj Antyradio Classic Rock. No zarąbiste jest. Cały czas idzie muzyka jakaś fajna, muszę ściszyć, bo mnie zaraz wyłączą. Ale muszę sobie zobaczyć, czy w samochodzie u mnie się da ustawić. No kurnia, tak mi się podoba, że szok. Panowie, ale proponuję, żebyśmy wieczorem zrobili tradycyjną rozgrywkę w bierki. Na hajs. Na hajs. Wejście za, za tysiaka. Tak, najmniej. A tutaj, że nie ma zasięgu, to jeszcze jest antena i przez satelitę internet przylatuje. Nie od Ilona, ale podobno mają być zmiany na Ilonową, żeby jeszcze to działało lepiej. Ale to i tak daje radę. Internet chodzi, ten Wi-Fi calling. Ja pierdykam, jaki tutaj się zrobił po tym śniegu
problem.